także i prostowania ścieżek dla Pana w swoim sercu, w swoich duszach. Dlatego proszę w tej mszy świętej o utrwalenie tych błogosławionych owoców, tych rekolekcji i o wytrwanie w Tobie. Jest bardzo dużo nas mózgu.
wskutek którego aniec nie mówi. Młoda kobieta w wieku 25 lat już na zawsze pozostanie niepełnosprawna. Filip i aniec zupełnie inaczej wyobrażali sobie swoje małżeństwo. Wybrali w swoim życiu miłość. Miłość do siebie, która bardzo szybko przerodziła się w krzyż. Bo to, co kochamy, niejednokrotnie przybiera postać krzyża. Natomiast ten krzyż jest chwalebny. Krzyż nie ma tylko znamiona narzędzia zbrodni, narzędzia egzekucji. Jako chrześcijanie nosimy na naszych szyjach łańcuszek z wizerunkiem krzyża. Nosimy krzyżyki na naszych szyjach. Nie czcimy w ten sposób narzędzia zbrodni. Natomiast czcimy znak miłości. Przypominamy sobie o tej miłości, która jest w stanie oddać życie za każdego i za każdego z nas. Pan Bóg nigdy nas nie zostawia. Kiedy otwieramy Słowo Boże, kiedy patrzymy na historię ludzi, które są umieszczone w Biblii, widzimy, jak Pan Bóg niesamowicie wspiera człowieka. Jak nigdy go nie zostawia. Ornitolodzy zauważyli już pewne zjawisko, że kiedy małe ptaki wracają na zimę do nieco cieplejszych miejsc, lokalizacji. I kiedy pokonują bardzo długie dystanse, niejednokrotnie przez bardzo duże akweny wodne, morza czy jeziora, to zabierają w swój dziubek kawałek patyka lub drewienka. I ktoś z nas mógłby się zapytać, po co to robią? Przecież jest to dodatkowe obciążenie. Jest to dodatkowy trud. Natomiast te ptaszki, kiedy znajdują się właśnie nad powierzchnią wody i kiedy są już skrajnie wyczerpane, wypuszczają drewienko, ten patyk i siadają na nim, w ten sposób odpoczywają, nabierają się do tego, aby frunąć dalej. Niejednokrotnie buntujemy się jako ludzie na krzyż, który nas w naszym życiu dotyka i spotyka. Mamy wrażenie, że chrześcijaństwo jest właśnie tą religią, która w jakiś sposób nas więzi, umieszcza w tym wymiarze cierpiętnictwa, w tym wymiarze krzyża. Natomiast krzyż jest już zawsze, na zawsze wpisany w historię ludzkiego życia. I każdy z tym krzyżem się zmaga. Człowiek wierzący i niewierzący. Różnica jest tylko jedna. Możemy iść przez nasze życie z tym krzyżem, mając u boku Jezusa Chrystusa, albo możemy pozostać z tym krzyżem zupełnie sami. To jest tylko ta jedyna, na pozór mała, subtelna, ale fundamentalna różnica. Nasze cierpienie.